Witaj, myszki, z tej strony Travel, w pierwszym odcinku z Harzman 4 na lokacji Kaiser Redux jako Nowa Anglia. Jest to według mnie najbardziej wyczekiwana seria na moim kanale, dlatego że już dawno chciałem ją nagrać, dużo osób o niej pisało, ale problem jest taki, że czasami jak nawet jeżeli to jest proste państwo, chce się nim zagrać, bo wiecie, co może się stać złego z Nową Anglią? No dużo się mogło działać. Za pierwszym razem miałem jakieś problemy w ogóle z tym, że po prostu nie udało mi się wyzwolić Nowej Anglii. Za drugim razem, gdy już wszystko dobrze ustawiłem, to okazało się, że wojna nie wybuchła. Tak, ten jeden raz, kiedy wojna nie wybuchła, właśnie był wtedy. A za trzecim razem, gdy już w sumie miałem nagrane dosyć dużo odcinków z serii, to Stany Pacyficzne w mieniu oka po prostu wszystko pokonały i ja nie mając żadnej totalnie armii, nic nie mogłem zrobić. Kanadyjczycy też nic nie chcieli pomagać, no więc trochę słabo było. W takim razie będziemy oczywiście zaczynali tą serię. Jeżeli macie własne propozycje, chętnie przeczytam je w komentarzach, więc chętnie je piszcie. Czasami jest coś takiego, że jeżeli napiszecie je na samym początku serii, to wtedy dla mnie jest lepiej, ponieważ mogę po prostu mieć więcej czasu na przygotowanie kolejnej, bo jak piszecie mi na samym końcu, to wtedy zapewne padacie na koniec kolejki ze seriami, więc no może trochę to potrwać. Więc lepiej napiszcie to w pierwszym odcinku, bo wtedy szybciej po prostu wasza seria będzie, może być kolejną. Dlatego, że nie każda propozycja jest wykonywalna. Czasami po prostu dajecie takie starsze propozycje, które no nie są aktualizowane zbytnio na tych dużych modach i powoduje to, że są popsute. Więc jeżeli chodzi tylko o to, ale dobra, już przechodzimy do tego. Więc jako Nowa Anglia, oczywiście jak tytuł sam mówi, będziemy... będziemy próbowali pójść Lovecraftem. No raczej to będzie proste, dlatego że to nie jest jakiś taki najtrudniejszy wybór. No i tak naprawdę póki co musimy tylko poczekać, jak już po prostu przejdzie to przez to. Okej, tutaj jest pierwsze. Więc pokrótce, po tym jak Kanada weszła do Nowej Anglii, utworzyła tutaj Dominium, to ludzie nie są zbytnio zadowoleni. I tutaj oczywiście możemy wezwać Gwardię Narodową, żeby się tym zajęła, ale może tym razem nie. Zobaczymy, czy to coś da. Tutaj zmiana partii. Teraz nasza partia to jest United Empire Loyalist, czyli tacy wielcy fani Brytyjczyków. Tutaj widzę, że teraz mamy problem, dlatego że Irlandczycy dosłownie się pojawili. I jest pytanie. Okej, bo się zastanawiałem, czy jeszcze coś będzie, dlatego że boję się, że to jest takie, że źle kliknę jedną rzecz i to nie jest dobra rzecz do kliknięcia. Okej, jak na razie tutaj wszystko, że tak powiem, idzie w miarę normalnie, ale tutaj widzimy, że mamy drugą masakrę bostońską. Drugi las. I tutaj możemy wybrać, kto wygrał. Wybieramy, że Bostończycy udało im się wypchnąć Amerykanów, Brytyjczyków. Mamy jakiś event na temat burgeru. Się zastanawiam, czy to był burger, czy nie. No i tutaj, no, jak sami widzicie,
Jednak tłum wygrał, wypchnął brytyjskie władze. No i się zmieniliśmy. Tak, czasami jest coś takiego, że to nie jest jakieś takie mega długie, żeby tutaj wprowadzić to. Po prostu czasami jest coś takiego, że no to może trochę potrwać. Więc po prostu po pewnym czasie musimy po prostu poczekać. To jest coś takiego, że czasami to jest dosłownie 2-3 minuty, więc to nie jest... Okej, okay, Fred Trump ucieka. Zgaduję, że to jest coś związanego z tym innym Trumpem. A, jest. Powiedzmy, że go zawsze widzimy miło u nas. Nie wiem, czy to coś zmieni, ale zobaczymy. No i oczywiście już tutaj wybraliśmy Lovecrafta. Jeżeli kojarzycie, to... Lovecraft ma bardzo... To nie jest coś takiego, że ciekawą ścieżkę gameplayową, ale ciekawe, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w naszym kraju. Okej. Okay. A, tutaj tak. Tutaj tacy. I tak, Kanadyjczycy wspierają federalny rząd. To dla nas nie powinno być takie ważne. Więc tak, oczywiście my nie chcemy na razie wchodzić do wojny. Możemy wejść do wojny dopiero po pewnym czasie. Tutaj na razie sobie zrobiliśmy taką agencję, więc bardzo chętnie bym sobie trochę ulepszał. Naprawdę, jeżeli chodzi o ekonomię, to tak nie jest aż tak dobra, więc... okej. Aha, dobra, tutaj mamy dosyć dużo rzeczy. Więc chodzi o to, że Lovecraft dziwnie pisze i możemy sobie tutaj dostać takie rzeczy. I w sumie najlepiej to byłoby to zrobić, bo nie chce mi się tracić minus 5%. Okej. Więc tak, Lovecraft to nie jest najbardziej kompetentny przywódca naszego kraju. Co tam dalej? Okej, no to teraz w sumie już mamy wszystko. Teraz możemy się tak naprawdę zająć resztą. Na przykład możemy się zająć Irlandczykami. Ira po polsku? Tak, znaczy się wiem, że często ludzie właśnie mówią Ira po polsku. Ale chyba bardziej poprawne to byłoby z tym właśnie czytanym w języku angielskim, czyli ARR. Tak, to tak się czyta. ARR. O Jezu, musiałbym usłyszeć ponownie, bo to trochę tak jest takie trudne do wypowiedzenia, jeżeli się zbytnio nie pamięta. I to jest trochę bardziej, że tak powiem, ważniejsze. Taka poprawna wymowa. Okej, okay, my tutaj nic nie możemy zrobić, więc jedyne co możemy teraz zrobić, to tak, bierzemy wszystko i oddajemy Kanadzie. No i... Mark all states. Transfer. No właśnie, coś chyba źle wcisnąłem. Okej, okay, niech Kanada tutaj ma. No, akurat to był jeden z wyborów, kiedy tutaj z Kanadą mieliśmy. Teraz Kanada walczy z Puerto Rico. Puerto Rico się wyzwoliło. Chyba oni nie mają drzewka akurat do tego gościa. A nie, mają. Prawda, to jest jakiś realny gościu? Realny przywódca? Właśnie, dla mnie zawsze jest problematyczne z tymi, bo... Po prostu nie kojarzę i nie wiem, czy to jest prawdziwy, czy nie. Okej, możemy sobie to włączyć. Jesteśmy w kolejnej wojnie. Super. Dobra. Taki problem jest z tym, że... Tutaj oczywiście mamy te wszystkie rzeczy do zrobienia. Ale musimy mieć najpierw Terror from the Deep. Terror from the Deep. Gdzie on jest?
Okej. O tak, to jest to. Okej, czyli dobrze, poszliśmy. Bo tutaj będziemy mieli możliwość zaatakowania. O właśnie, o tutaj. Więc musimy najpierw tutaj przejść przez to wszystko. I to jest akurat, że tak powiem, nasz główne zadanie w tym odcinku. Tak naprawdę nic więcej nie mamy do roboty. Okej, coś tutaj możemy porobić? Nie, niezbyt. No mamy dużo ulepszeń. Właśnie jest taki problem. No mamy ich dużo. Tak naprawdę mógłbym sobie... chciałbym zmienić to badanie. Okej. Zmienimy sobie na niego. Głównym jeszcze chodzi mi o to, żeby mieć inne mio. Okej, w takim razie możemy kontynuować, no niestety, ale póki co nic nie będziemy mogli zrobić. Musimy dosłownie patrzeć się. Okej, Rumunia tutaj mają swoje rzeczy. Amerykańskie samochody jeżdżą po stronie wolności. naprawdę Brytyjczycy zjeżdżą po lewej? A, tak, no tak, jeżdżą po lewej, wspaniale. Więc w sumie tak naprawdę... naprawdę musimy po prostu czekać. Możemy sobie czytać jakieś rzeczy w międzyczasie, co się tutaj pojawią. Za chwilę powinna się pojawić nam decyzje, żebyśmy odzyskali, bo póki co... część naszego kraju jest, że tak powiem, nieokorowana, chyba? Właśnie. Ale dziwne, że nie mamy tam. Okej, więc... Tak, tutaj musimy płacić karabinami, czyli najdroższą walutą świata. Trochę żartuję, są droższe. Więc póki co, niech nam się tutaj produkuje. Tak naprawdę moglibyśmy wziąć sobie starszy model. Bo starszy model jest tańszy, a wiadomo, że oczywiście my będziemy tutaj, musimy naprodukować mega tych dużo karabinów póki co. Więc niech ten starszy model się robi. Co my tutaj dostaniemy? Electric Ball. No, no to z jednej strony fajnie, z drugiej strony powiem szczerze, to nie jest takie ważne na ten czas. Okej, już tutaj odzyskujemy manpower. Tak, mamy dużo manpoweru na tym, co mamy. Już połowę państwa korujemy. Co my okorowaliśmy? Force State, jeszcze kolonii. Force State, czyli tak naprawdę okorowaliśmy wszystko dookoła. Teraz tutaj korujemy. New Hampshire. To w sumie. To. A. Dodajmy setkę. Póki co możemy i damy sobie to do... nie do tego... to mogłoby być dobrze? Factory output w sumie tak naprawdę dla mnie jest najważniejsze w tym. Okej, okay, co możemy zrobić? No możemy nawet te samoloty. O, nie mamy żadnego heavy bomber? Wow. Okej, okay, zajęli Puerto Rico, tylko że mamy taki problem, że... my nic nie możemy zrobić, więc tak, to jest taki minus pre-elite conference, że teraz nie mamy żadnych punktów. Kiedyś w sumie nie było takiego problemu, bo przecież to wszystko było robione poprzez to, że inne państwo dawało ci punkty, a teraz nie można dawać punktów innym państwom, więc tak, więc to niestety tak wygląda. Okej, okay, mamy tutaj otwarcie. O Jezu, coś się... O. Widel Afryka się rozpadła. A ja nic nie włączę. Au. Tak bardzo mnie uderzyło, że reszta dźwięków w grze przycichła. Nie, to było jakiś błąd dźwiękowy. Okej, okay, coś tutaj możemy porobić. Możemy tutaj to zrobić. Szkoda, że tutaj nie ma żadnego bonusu do szybkości produkcji tego, bo naprawdę czasami jest ważne, żeby było. Okej, okay, Upstate, New York.
My już nie mamy Upstate New York. Okej. Szczerze, mamy dwa do wyboru. I tak naprawdę nie wiem, jaka jest różnica, ale możemy sobie wziąć tego gościa. I kto to jest? Czy to nie był ten? Albo to jest najgorsze, kiedy tam nie doczytałem nazwiska. Okej, okay, mamy już wystarczająco karabinu, więc teraz zainwestujmy w nie. Na pewno się przyda. A już jedno z frakcji upadła. Widzę, że tutaj Constitutional American Republic wzrasta. Bardzo chętnie bym chciał dołączyć jak najszybciej do wojny, bo tam, jak sami widzicie, jest jedna strona, która na pewno szybko się ugnie pod nami. Ale też pamiętajmy o tym, że aż tak bardzo nie jesteśmy mocni. Okej, okay, zróbmy sobie to. Tutaj Guringa coś robi. O! Tutaj Kenia wygrała. Mm-hmm. Tam ostatnio napisali, żebym zagrał Kenią, po czym powiedzieli, że a to nie o to chodzi, chodziło o tą małą. No, nie powiem. Zazwyczaj, kiedy się pisze Kenia na tym modzie, to się pisze zagraj Obamą. Bo to jest jedyny charakterystyka tego państwa, że to jest Obama. Tak, o co chodzi? Tutaj... O to? Nie, o to. Ci. A, czyli ci mogą zjednoczyć. A. No, mogło być ciekawsze bardziej. Szczerze, to jest coś takiego, że w głównej mierze... No, jeżeli nie jesteś AI na Middle Africie, to raczej zjednoczysz wszystko. AI to nie jest aż takie mocne. Okej, okay, możemy tutaj zakończyć wojnę domową w Nowej Anglii. W sumie jedyne, co najbardziej zrobiliśmy, to załatwiliśmy Irlandczyków i to w sumie tyle. Widzę, że tutaj możemy zająć się po prostu chrześcijanami. No, na samym końcu trzeba będzie się tym zająć. Okej. Oha. Okej, popłynęli gdzieś i coś znaleźli niestety. Okej, nie, my tutaj od was nic nie chcemy. Na razie walczymy tak z Liberią i z Hindusami. To w sumie trochę dziwne, bo Hindusi zazwyczaj walczymy z nimi później, więc co się stało? Jakaś szybsza wojna? A, bo się rozpadli. Jak się rozpadną, wiadomo, że wtedy tak się nie idzie zbyt dobrze im. Ogólnie ci mają własne drzewko? Nie. To chyba był submod. Bo jest... widziałem taką serię, że ktoś grał. A to chyba jest submod do tego. Nie powiem... no... zachęcający do zagrania, bo są tutaj... jeszcze jest taki jeden duży submod do Kaiseruduxa. Więc nie powiem, zachęcająco jest, żeby to ogarnąć. Chociaż ostatnio Kaiserreich miał aktualizację z takiej wydajności. I można powiedzieć, że po prostu warto byłoby ogarnąć to. Bo Chiny na Kaiserreichu są w miarę okej, szczerze powiem. To jest coś takiego, że po prostu... nie musisz się martwić resztą świata, to nie jest takie aż bardzo oskryptowane, po prostu masz swój tutaj teren i nikt cię za bardzo nie dręczy, a nie jak na Kaiserreichu, gdzie no, jesteś na przykład tutaj i masz problem, dlatego że wszystko na ciebie
może zaatakować i musisz być związany z resztą świata, co ona może zrobić. Więc tak, to może zagram Chinami, ale to zależy, czy będę mieć, że tak powiem, czy nie będzie żadnej ciekawszej propozycji. Od razu mówię dla osoby, która... kilka osób pisze mi co chwila coś o The New Order. Ja nie cierpię o ten The New Order, więc jak piszecie o tym, to wy jesteście automatycznie na samym końcu kolejki. Okej, okay, mamy jakieś punkty. Oczywiście... my nic nie możemy zrobić. To nie były chyba punkty. Ale wow, że szybko zajęli Liberię. Zazwyczaj to polega na tym, że jeżeli szybko to zrobili, to po prostu Liberia aż tak dużo dywizji nie ma. Okej, okay, tutaj są. Są z nami frakcji. No, jeden z takich minusów, kiedy tutaj się właśnie dzieje coś takiego, to jest to, że część państw jest w frakcji. Trzeba się później walczyć z całą frakcją. Okej, okay, możemy wystawić dywizję. Wow. I tak wiadomo, że później będziemy musieli korzystać z armii naszego sojusznika. Okej, okay, więc tak. Musimy później, tutaj pokazać, że musimy pokazać im światłość. Okej. Okay. Wy tutaj możecie przejść. Milicję zamienimy od razu na dywizję. No, powiedzmy sobie szczerze, no potrzebujemy. I tutaj widzę, że nawet chcą nam powysłać sprzęt. Co jest miłe z ich strony. Bardzo miło. A jak tam wygląda budowa fabryki? A, wygląda dobrze. Okay, więc jeszcze ją bardziej polepszmy. Jak to wygląda? O, jedną fabrykę więcej. Nice. Okej. Okay. No dobra, jakaś dziwna rzecz. Nie będę zbytnio to komentować. No i teraz oczywiście będziemy szykować się na wojnę z nimi. Szczerze powiem, może fajniejszą wojnę zamiast z federalnymi byłoby z... tutaj z tymi, tylko że jest taki problem, że prawdopodobnie jak już my to tutaj dostaniemy, to my jesteśmy marionetką. Nie, nie widzę, żebyśmy byli marionetką. Nie, nie jesteśmy marionetką. W takim razie my możemy pójść na granicę z Detroit i tutaj wspomóc. To, to jest pytanie, czy komuniści będą wiedzieli. W głównej mierze ja po prostu chcę wykorzystać ich teren, żeby im to wziąć. Okej. Okay. Możemy już rozstawić więcej fabryk. I jeszcze większa mobilizacja. Coś tutaj jest. Okej. Okay. Król przemówił. No już mamy 7% stabilności. O, fajnie. Okej. Okay. Więc tak, przygotowujemy się. I tutaj będzie już atak, ale... zrobimy to w kolejnym odcinku, bo już czas powoli się kończy. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. No to. Cześć.